Generalnie od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy, ten temat tożsamości mnie bardzo pasjonuje. Prawda, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, kim ja właściwie jestem. Jak byłem tutaj ostatni raz, to staraliśmy się odpowiedzieć właśnie na to pytanie, kim jestem, tak? Kim jestem? Zobaczyliśmy w Biblii, że przede wszystkim jesteśmy dziećmi Boga. W międzyczasie ktoś mi opowiadał pewne doświadczenie, jak był na takim szkoleniu i na tym szkoleniu osoby dostały 7 minut na to, żeby na kartce napisać odpowiedź na pytanie, kim jestem. No i wiecie, no większość skończyła po 30 sekundach, no bo co można pisać przez 7 minut, kim jestem, prawda? Więc no co, mężem, ojcem, człowiekiem i tyle, prawda? I temat się skończył. Jakimś tam zawód można wymienić. A później ten szkoleniowiec kazał im wykreślić wszystko, co jest związane z doczesnością. No i wyszło, że są nikim, prawda, bo musieli wszystko wykreślić. Dlatego my ostatnio mówiliśmy sobie, że przede wszystkim jesteśmy dziećmi Boga i tego nam nikt nie odbierze. Ale idąc dalej, dzisiaj chciałbym trochę przekierować ten temat, czy ukierunkować ten temat trochę gdzie indziej. I może zacznę od tego, kiedy brałem ślub ze swoją Dorotką, my mieliśmy dosyć trudne narzeczeństwo, ale powiem wam, że przez pół roku trudno mi było uwierzyć, że jesteśmy już małżeństwem. Jakoś nieraz się budziłem i taka, o, to jest... To ja mam żonę. Tak? Prawda? Miałem przez pierwsze pół roku jakoś tak, wiecie, tak z trudnością to do mnie dochodziło, że to już po wszystkim, tak. Podobnie miałem z pierwszym dzieckiem, kiedy urodziła nam się Emilka. Tak jakoś też musiało to przez jakiś czas do mnie dochodzić, że to już mamy dziecko, prawda? Jakiś czas temu miałem okazję poznać takiego człowieka, który na przykład ma bardzo poważne wątpliwości, że on ma 3 dzieci, że ostatnie dziecko jest jego, prawda? I to też mu trochę zaburza tą świadomość, kim on jest, czy on jest ojcem tego dziecka, czy nie. I planuję tam jakieś testy robić, te genetyczne i tak dalej. Ale w każdym razie zobaczcie, że to jest bardzo ważne, żeby mieć taką właściwą tożsamość. Bo jeżeli ta tożsamość, że jestem mężem mojej żony, nie doszłaby do mnie, no to mógłbym się uganiać za innymi dziewczynami, prawda? Jakbym nie miał takiej świadomości, no przecież jestem mężem mojej żony, tak? Czy właśnie ten człowiek, o którym mówię, tak, ma wątpliwości, że to dziecko jest jego, to w takim razie szuka potwierdzenia, tak, szuka potwierdzenia, chce jakiegoś dowodu, bo ma wątpliwość, tak? I jakby ta świadomość jest zachwiana. Kiedy otwieramy Ewangelię Mateusza na rozdziale 3, to jest końcówka rozdziału 3, to czytamy o tym, że Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela właśnie przyjąć chrzest. I wiemy, co się działo, tak? Jezus wychodzi z wody, wtedy otwiera się niebo i na Jezusa zstępuje Duch Święty w postaci gołębicy. I przy tej okazji też odzywa się głos Boga Ojca: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. No właśnie, to jest to.
Przez chrzest, przez to, kiedy człowiek deklaruje swoją przynależność do Boga i stoi po stronie Boga, Bóg udziela mu swojego ducha i człowiek jest Bożym dzieckiem, prawda? W taki sposób to jest przedstawione, czyli te narodziny z wody i z ducha, jak to Pan Jezus powiedział na innym miejscu. I Pan Jezus właśnie ma tą tożsamość, tak? Ma tą tożsamość, że jest Bożym Synem, jest Bożym Synem. I kiedy czytamy właśnie ten fragment od 4 rozdziału, który przeczytał Artur, to czytamy werset 1, że wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. No właśnie. Mija 40 dni i po tym czasie, kiedy Jezus pościł, przychodzi diabeł, tak? Przychodzi diabeł. Przy chrzcie na Jezusa wstępuje Duch Święty. Jezus daje się prowadzić temu Duchowi Świętemu do takiej granicy, wręcz do granicy śmierci. Prawda? Bo wyobraźcie sobie, jaka to musiała być wiara, jaka uległość, jakie zaufanie, żeby dać się poprowadzić Duchowi Świętemu do 40-dniowego postu na pustyni. No nie wiem, czy ktoś z nas miałby taką wiarę, gdyby dzisiaj Duch Święty dał mu takie przekonanie, idź na post 40 dni i po prostu idź gdzieś w góry. Ja chyba nie miałbym takiej wiary, natomiast zobaczcie, że Jezus dał się poprowadzić Duchowi Świętemu no na skraj śmierci, że jeszcze chwilę i Jezus by padł trupem. I tam spotyka go ten inny duch. Nie wiem, czy kiedyś oglądaliście różne obrazy, które przedstawiają tą scenę. Różni tam artyści starali się w jakiś sposób przedstawić to, czy w jakichś obrazach, czy w filmach. Ale wiecie, poprzeglądałem obrazy, jak ludzie sobie to przedstawiają. I pierwsza rzecz. Jezus jest przedstawiony no tak normalnie, prawda? Tak normalnie. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś osoby, które na przykład mają normalną sylwetkę, a idą na post na przykład na tydzień albo na dwa. Widzieliście kiedyś takie osoby? One nie wyglądają normalnie. Mam takiego znajomego, który jest mojej postury i poszedł na 2 tygodnie postu. I powiem wam, kiedy jego babcia go zobaczyła, to się wystraszyła. Jego babcia się wystraszyła i zaraz mówi, o nie. I tam zaraz wstawiała jakieś jedzenie, podgrzewała. To mój znajomy musiał uciekać, tak? bo chciał wytrwać w tym. W każdym razie Pan Jezus po 40 dniach postu musiał wyglądać naprawdę marnie, tak? Naprawdę marnie. Jakieś zapadnięte policzki, chudziutki. To na pewno nie wyglądało jak na tych obrazkach, które są przedstawione niejednokrotnie gdzieś tam, prawda, możemy zobaczyć. A druga sprawa, wielu artystów przedstawia diabła jako jakąś skrzydlatą postać, skrzydła jak u nietoperza, rogi, jakieś uszy jak u elfa, ogon, kopyta, prawda? No w taki sposób przedstawiają sobie diabła. W taki sposób sobie przedstawiają diabła, nawet jeśli nie w taki skrajny sposób, no to przedstawiają go jako jakąś taką mroczną postać w czarnym jakimś ubraniu, w kapturze,
Od razu widać, kto to jest, prawda? Od razu widać, kto to jest. Ale kiedy bierzemy pod uwagę ten fragment z drugiego listu do Koryntian z 11 rozdziału, że diabeł przybiera postać anioła światłości, no to możemy sobie zupełnie inaczej wyobrażać tę scenę, prawda? Że przychodzi do Jezusa cudowny anioł i widzimy takie spotkanie Jezusa, który jest wygłodzony, wychudzony, który wygląda naprawdę marnie, oraz piękną postać, która przychodzi z nieba, prawda? Światłość, taka chwała wręcz wokół niej. I wtedy, kiedy w taki sposób patrzymy na ten fragment, tak wydaje mi się bardzo realistycznie, to zupełnie inaczej to wygląda, prawda? Diabeł nie przychodzi do Jezusa jako jakaś szkaradna postać i mówi: zamień te kamienie w chleb, prawda? Tylko zupełnie inaczej, zresztą siostra White też w taki sposób to przedstawia, że szatan przyszedł w postaci anioła światłości i kierował Jezusa w taką stronę: skończyła się twoja próba, tak? Już skończyła się twoja próba, twój post jest zakończony, twoja ofiara jest przyjęta przez Boga, możesz to zakończyć. Tak jak Abraham, prawda, jak miał nóż nad Izaakiem i anioł powiedział do niego: stój, prawda? To tak samo teraz, jak Jezus był już na skraju śmierci, to przychodzi do niego anioł i mówi: stój, już nie musisz pościć, tak? Twój post został przyjęty przez Boga, możesz zamienić teraz te kamienie w chleb. No właśnie. I w taki sposób, zupełnie inaczej to wygląda, w taki sposób, kiedy bierzemy to wszystko pod uwagę, to zdajemy sobie sprawę, jak ciężko musiało być Jezusowi wytrwać w tych pokusach. I to też jest ciekawe, że te pierwsze słowa, które wypowiada diabeł do Jezusa, one brzmią tak: jeżeli jesteś Synem Bożym. Jeżeli jesteś Synem Bożym. Co robi diabeł, prawda? Co robi diabeł? Poddaje w wątpliwość, prawda? Poddaje w wątpliwość synostwo, Boże synostwo i Jezusa. Właśnie mówi: no spójrz na siebie, czy tak by wyglądał Syn Boży? Czy tak by wyglądał Król Królów i Pan Panów? Tak jak ty, prawda? W taki sposób? Ale jeśli nim jesteś, no to w takim razie zamień te kamienie w chleb. Udowodnij w takim razie to. Czy później na inny sposób skocz z tej świątyni, prawda? Przecież jeszcze Słowo Boże mówi w taki sposób, że aniołowie cię będą nosić na rękach. I nawet ta trzecia pokusa, zobaczcie, nawet ta trzecia pokusa idzie w tę stronę, bo kiedy czytamy o trzeciej pokusie, to czytamy, że 8 werset: znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich i rzekł mu: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Zwróćcie uwagę, że to, co mówi diabeł, to jakby przedstawia Jezusowi coś takiego, tak, że on ma tutaj, jest tym, który panuje nad światem, i może to dać Jezusowi, prawda? Czyli jakby nakreśla Jezusowi taki obraz, że on jest wyżej od niego, prawda? I za pokłon, za uznanie tego, że Lucyfer jest wyżej, to on wtedy mu to wszystko da. I zobaczcie, że no w pewien sposób też atakuje Jezusa na tym tle, kim jest Jezus, tak? Bo to Jezus jest Królem Królów i Panem Panów, to Jezus jest właścicielem tego wszystkiego, a diabeł mu to przedstawia w zupełnie w innej kolejności, tak? Podaje zupełnie inną hierarchię i mówi: oddaj mi pokłon, wtedy ja ci to dopiero dam, tak? Zatem można zobaczyć, że każda pokusa w jakiś sposób jest atakiem na tożsamość Jezusa, prawda? Jest atakiem na tożsamość Jezusa. Kim naprawdę jest Jezus?
I to jest ciekawe, że można by, że Jezus mógł się zachwiać, prawda? Jezus mógł się zachwiać, Jezus mógł rzeczywiście pomyśleć, no rzeczywiście nie wyglądam tak jak, nie wiem, król królów i pan panów, wręcz zupełnie inaczej. To w takim razie może pokusić się o to, żeby udowodnić to jakoś, żeby potwierdzić to w jakiś sposób. I to jest niesamowite, tak? I to jest dla mnie niesamowite, bo Jezusowi wystarcza słowo Ojca, prawda? Jezusowi wystarcza słowo Ojca. Jezus po prostu ufa temu i chociaż wszystko jakby wygląda tak, jakby przeczyło temu, tak, że Jezus jest tym Synem Bożym, to Jezus ufa temu słowu i nie potrzebuje dowodów. Jezus nie potrzebuje dowodów, że on teraz musi się starać, żeby jakoś udowodnić, że on naprawdę jest Synem Bożym. I wiemy generalnie, kochani, że tak samo jest z nami. Tak samo jest z nami, bo jeżeli przyjmujemy chrzest, to wierzymy, że Bóg spełnia na nas swoją obietnicę i udziela nam Ducha Świętego. Zresztą tak jak to zostało napisane w liście do Galacjan w trzecim rozdziale apostoł Paweł napisał takie słowa: czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Ducha Świętego człowiek otrzymuje przez wiarę. Ducha Świętego człowiek otrzymuje przez wiarę. Kiedy czytamy natomiast Ewangelię Jana, rozdział pierwszy, Ewangelię Jana i rozdział pierwszy i tutaj werset 12 i 13, to czytamy takie słowa, że tym zaś, którzy go przyjęli, czyli przyjęli Jezusa, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Zatem zobaczcie, że jesteśmy bardzo w podobnej sytuacji do Jezusa, który był tam nad Jordanem, że kiedy wierzymy, stajemy się dziećmi Bożymi i to jest ten sam moment, kiedy człowiek otrzymuje Ducha Świętego, prawda? Kiedy wiarą przyjmuje Jezusa, to staje się dzieckiem Boga i to jest ten sam moment, kiedy Bóg udzielał mu swojego ducha, tak? To jest ten sam moment. Człowiek się rodzi duchowo, człowiek się rodzi z ducha. I można by sobie zadać pytanie, wiecie, a może powinienem to jakoś udowodnić, że jestem Bożym dzieckiem? A może trzeba jakiegoś dowodu, że jestem Bożym dzieckiem? Może powinienem szukać jakiegoś potwierdzenia, że jestem Bożym dzieckiem? Może, nie wiem, może iść na jakieś, robić jakieś próby z Bogiem? Czy mnie kocha, czy mnie nie kocha, prawda? Może wziąć sobie kwiatka i jak urywać te płatki, kocha, nie kocha, kocha, nie kocha. I jak wypadnie, że kocha, no to znaczy, że kocha. Tak? I wiecie, na różne sposoby możemy być kuszeni, żeby szukać takiego jakiegoś potwierdzenia, że na pewno Bóg mnie kocha, na pewno mnie przyjmuje, na pewno jestem Jego dzieckiem, Jego synem, Jego córką. I można szukać różnych takich potwierdzeń, i można się złapać na tą diabelską pułapkę, bo kiedy człowiek zaczyna wątpić, w swoje synostwo, w tą swoją przynależność do Boga, to jego tożsamość już jest zachwiana, prawda? Diabłu tylko o to chodziło, żeby zachwiać tożsamością Jezusa, bo jeżeli uda mu się zachwiać tożsamością Jezusa, On będzie szedł za tymi pokusami diabła, tak? I to jest, wiecie, dlatego to jest takie, myślę, bardzo istotne, kiedy jeszcze bierzemy pod uwagę list do Rzymian, 8 rozdział. Jeszcze jeden fragment bardzo, bardzo istotny. Tak, bo sobie powiedzieliśmy, że człowiek, który wierzy, staje się dzieckiem Boga i jest mu udzielony Duch Święty.
I teraz apostoł Paweł w 8 rozdziale i w listu do Rzymian w wersecie 14 on właśnie ujął to w takich słowach, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Dlatego takie najważniejsze chyba pytanie, który duch mnie, ciebie prowadzi? Jaki duch nas prowadzi? Prawda? Jaki duch nas prowadzi? I można by sobie zadać pytanie, w jaki sposób te duchy chcą nas prowadzić? Powiedzieliśmy sobie, że Jezus dał się poprowadzić Duchowi Świętemu do granic wytrzymałości, prawda? Na skraj śmierci. I to był moment, kiedy Jezus był bardzo słaby i wiemy, że kiedy był bardzo słaby, to wtedy przychodzi do Niego diabeł, żeby Go poprowadzić w inną stronę, tak? Żeby Go poprowadzić trochę w inną stronę. I to też jest ciekawe, że diabeł oczywiście nie atakuje cię tam, gdzie jesteś silny, ale tam, gdzie jesteś słaby, tam, gdzie jesteś najsłabszy, tam diabeł nas chce atakować i tam chce rozpocząć z nami tą podróż, że chce On nas poprowadzić. Tak Bóg nas nieraz prowadzi w próby, tak jak Jezusa prowadził w próbę, ale i tam wychodzą nasze słabości w tych próbach i pytanie, czy tam pozwolimy temu innemu duchowi prowadzić się w zupełnie inny sposób. No bo jak mielibyśmy odpowiedzieć na to pytanie, w jaki sposób diabeł chciał prowadzić i Jezusa? W jaki sposób diabeł chciał prowadzić Jezusa? Po pierwsze, kiedy analizujemy tą pierwszą pokusę, no to można zobaczyć właśnie przez jego pragnienia, przez jego głód, prawda? Jesteś głodny, no to daj się poprowadzić temu głodowi, tak? I diabeł wykorzystuje głód czy różne nasze apetyty, namiętności, żeby nas prowadzić tam, gdzie on chce. Również chce nas prowadzić przez, no właśnie, wiecie, nasza grzeszność nie polega tylko na tym, że mamy skłonność do jakichś złych nawyków, prawda, czy ze zaspokojenia naszych fizycznych potrzeb, pragnień, ale diabeł później atakuje na bardziej takim psychicznym poziomie, tak? Bo jakby bierze go tam na szczyt świątyni i mówi, rzuć się w dół, tak? Rzuć się w dół, przecież napisano, ty tak ufasz Słowu Bożemu, przecież napisano, możesz śmiało skakać z tej świątyni. I dotyka gdzieś tej struny takiego zarozumialstwa, prawda, że o dobra, ja sobie poradzę, na pewno Bóg zaangażuje się w tą moją sytuację, na pewno mi pomoże, mogę się wystawiać na różne próby, wiecie, mogę żyć, jak mi się podoba, łamać wszystkie prawa, zdrowia i tak dalej, a później modlić się o uzdrowienie, prawda? No można też w taki sposób, ale to jest właśnie coś takiego, tak? To jest coś takiego, że człowiek wystawia się, skacze, prawda? Skacze, łamie prawa, a później ma nadzieję, że Bóg będzie go w cudowny sposób łapał na rękach, że aniołowie go będą nosić. Niekoniecznie tak jest. Więc Bóg, więc szatan posługuje się czymś takim, prawda? Gdzieś tam nas za to nasze zarozumialstwo. A później ta ostatnia pokusa dotyczy, byśmy powiedzieli, drogi na skróty, tak? Bo Jezus miał drogę krzyża, żeby ostatecznie uratować ludzkość. A diabeł mówi mu, ja ci to dam od ręki za jeden pokłon, prawda? Taka droga na skróty. Droga na skróty, czy można by tutaj powiedzieć chęć takiego szybkiego zysku w różnej materii, tak?
I można zobaczyć, że właśnie diabeł używa tych wszystkich różnych rzeczy, żeby prowadzić nas tam, gdzie on chce. Jeżeli człowiek daje się temu prowadzić, no to można sobie zadać pytania, jakiego jest ducha, prawda? Jakiego jest ducha? A powiedzieliśmy sobie, że ci są dziećmi Bożymi, których Duch Boży prowadzi. Wiecie, dla mnie to jest bardzo mocny fragment. Bardzo mocny fragment, bo no zastanawiamy się, można się zastanawiać, czyim właśnie jestem tym dzieckiem, to co ostatnio mówiliśmy sobie. I diabeł w taki sposób chce prowadzić Jezusa. Oczywiście Jezus nie ulega tym pokusom, ale można sobie zadać pytanie, w jaki sposób Duch Święty chce prowadzić Jezusa w tym momencie. I odpowiedź jest bardzo prosta. Odpowiedź jest bardzo prosta. Duch Święty chce prowadzić Jezusa przez Słowo. I dlatego Jezus na każdą pokusę odpowiada Bożym Słowem. Diabeł prowadzi nas, chce nas prowadzić przez nasze pożądliwości, przez nasze pragnienia, przez nasze pychę, dumę, prawda, umiłowanie lekkiego życia, tak? Natomiast Bóg chce nas prowadzić, Duch Święty chce nas prowadzić przez swoje słowo. Przez swoje słowo. I to nieraz wiemy o tym, że stoi w konfrontacji. W konfrontacji. Zatem, kochany bracie, siostro, jakiemu duchowi pozwalamy się prowadzić? Jakiemu duchowi pozwalamy się prowadzić? I jakby ten fragment też pokazuje taką rzecz, że jeżeli człowiek jest mocno ugruntowany w tej swojej tożsamości, nie ma wątpliwości, że jest dzieckiem, że jest umiłowanym dzieckiem Boga, że Pan Jezus za niego zapłacił tą cenę i jest synem czy córką Boga, to wtedy człowiek nie potrzebuje udowadniać, tak? Nie potrzebuje udowadniać. Jest pewny tego, kim jest pewny swojego miejsca w Bożym sercu i nie musi nic udowadniać. I wtedy diabeł ma ograniczone możliwości, bo to właśnie przez zachwianie tożsamości diabeł chciał prowadzić Jezusa do tych pokus. Jezus cały czas miał w pamięci te słowa znad Jordanu: jesteś moim dzieckiem. Cały czas ufał tym słowom i nie poddał się tym pokusom. Nikt z nas nie słyszał takich słów z nieba jak: Jezus, jesteś moim umiłowanym synem czy córką, ale mamy to słowo, prawda? Ale mamy słowo, mamy Biblię i wiemy, jakie są Boże obietnice, to co czytaliśmy, że kto wierzy, ten jest dzieckiem Boga. Kto wierzy, ten otrzymuje dar Ducha Świętego. Zatem pozwalajmy Duchowi Bożemu się prowadzić i nie dajmy sobie wykraść tej tożsamości, którą Bóg nam nadał, tak? Przy chrzcie. Kiedy odpowiedzieliśmy wiarą na to, co zrobił dla nas Jezus. Nie dajmy sobie ukraść naszej tożsamości. Amen.